Pragnę przystąpić do ołtarza Bożego, do Boga, który jest radością i weselem moim. Będę Cię uwielbiał przy dźwiękach lutni, Boże mój, Boże. Księga Psalmów 43:4. Bóg jest radością i weselem moim. Radość moja. Wyrażenie to znajdujemy około 8 razy w Piśmie Świętym. Temat ten stanowi wielką zachętę dla wierzącego. Kiedy znajdujemy się w trudnych okolicznościach, radość Pana jest naszą siłą. Czego doświadczyła resztka w czasach Nehemiasza, o czym czytamy w księdze Nehemiasza 8:10. Tak też będzie w przypadku żydowskiej resztki w wielkim ucisku, tuż przed rozpoczęciem nowego przymierza. Okradzeni z prawdziwej służby świątynnej Boga przez interwencję Antychrysta i uciekający z Jerozolimy, całkowicie się zdadzą na Pana. Tak też będzie w przypadku żydowskiej resztki w czasie fałszywego przymierza zawartego z Antychrystusem w wielkim ucisku, bezpośrednio poprzedzającym chwalebny powrót prawdziwego Chrystusa w celu ustanowienia nowego przymierza. Okradzeni z prawdziwej służby świątynnej Boga przez interwencję Antychrysta i uciekający z Jerozolimy całkowicie się zdadzą na Pana Jezusa Chrystusa. To jest dokładnie to, co my jako chrześcijanie musimy zrobić. Kiedy to zrobimy, doświadczymy obecności Pana, a to jest prawdziwa radość. Jeremiasz uczynił to, gdy mówił o mieście mojej radości. O tym czytamy w Jeremiasza 49:25. A Jan Chrzciciel uczynił to w czasie, gdy ludzie zwrócili uwagę na Chrystusa, a odwrócili się od Jana Chrzciciela. On jednak usłyszał głos oblubieńca i radość jego spełniła się, tak mówi nam Ewangelia Jana 3, rozdział 29 werset. Zanim Pan Jezus odszedł z tego świata, pouczył swoich uczniów, to wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was, a radość wasza była pełna. Tak mówi nam Ewangelia Jana 15, rozdział 11 werset. Wspaniały przywilej również dla nas. Co więcej, w Ewangelii według Jana 17, rozdział 13 werset, w swojej modlitwie do Ojca Pan Jezus powiedział: teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby radość moją mieli pełną w sobie. Czy nie jest to pragnienie Pana Jezusa dla nas dzisiaj, abyśmy mogli Go wielbić? Kiedy apostoł Paweł znalazł się w trudnych okolicznościach, odnalazł swoją radość w Panu i napisał słowa pociechy i zachęty do wierzących w Koryncie. Chciał, aby mieli tę samą radość, którą on miał. Pewny będąc co do was wszystkich, że radość moja będzie i dla was wszystkich radością. Drugi list do Koryntian, 2, rozdział 3 werset. Chociaż przechodził przez ciężkie utrapienia, potwierdził swoją radość w 2 Koryntian 7:4. A co z nami dzisiaj? Często cechuje nas brak prawdziwej radości. Albo próbujemy sprawiać wrażenie innym, że jesteśmy szczęśliwi, ale Pan Jezus Chrystus zna nasze serca. Przyjmijmy więc Boże postępowanie z nami, utrapienia, które On dopuszcza, abyśmy mogli w te trudności wprowadzić Chrystusa i doświadczyć Jego radości, prawdziwej radości. Wtedy możemy dzielić się tą radością z innymi, tak jak to zrobił apostoł Paweł, pisząc do Filipian z więzienia w Rzymie. Pragnę przystąpić do ołtarza Bożego, do Boga, który jest radością i weselem moim. Będę Cię uwielbiał przy dźwiękach lutni. Boże mój, Boże.